15 tysięcy złotych zamierza wydać suwalski samorząd na dokarmianie wolno żyjących kotów. System wspierania tych zwierząt ma wypracowany schemat i ten sprawdza się dobrze. Zakupiona karma trafia do wolontariuszy, którzy opiekują się mruczkami bytującymi na lokalnych podwórkach i w azylach. Nie są to jednak jedyne środki, jakie zostaną wydane na opiekę nad kotami, które żyją poza ludzkimi mieszkaniami. Najpoważniejszym problemem stwarzanym przez bezpańskie koty jest niekontrolowana rozrodczość, bowiem tylko jedna kotka w ciągu roku może wydać na świat kilkanaście kociąt. Rozsądnym rozwiązaniem jest zatem pozbawianie tych zwierząt zdolności do prokreacji. Na to również znalazły się pieniądze. To 30 tysięcy złotych na rok 2023. Mogą być one wydane tylko na zabiegi kastracyjne lub sterylizacyjne u mruczków, które nie mają wygodnego legowiska w ludzkich domostwach. Tu jednak należy zauważyć, że połowa z tych 30 tysięcy to pieniądze zadysponowane w ramach suwalskiego budżetu obywatelskiego. Znalazły się również środki na zabiegi eliminujące trwale niekontrolowany rozród wśród domowych pupilów. Na wsparcie sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich miasto zdecydowało się wydać 25 tysięcy, z których 15 pochodzi również z budżetu obywatelskiego. Prócz tego rodzaju opieki suwałki zapewniają według najnowszego programu opieki nad bezdomniakami środki na funkcjonowanie lokalnego schroniska dla zwierząt oraz ich odłów. Ogółem na zabezpieczenie bezpańskich zwierzaków miasto zarezerwowało w budżecie ponad 1 000 000 zł. W tej kwocie udział środków z budżetu obywatelskiego wynosi 3%.